Dobrze, ale Mori, Mori bo Mori. ten utwór, Och, tak jak Mori. w przypadku postu, e, też spotyka się z jakąś nadinterpretacją tych, e, którzy, tak? którzy piszą. Że to jest taki smutny kawałek, który wręcz zachęca do m, takich radykalnych rozwiązań. Oh, wow! E, to jest ciekawe. E, podobno jest to utwór, który rzeczywiście kosztował ciebie wiele emocji. Tak. I ty tak jak. Y A to wtedy płakałeś jak pisałeś, tak? Tak, pierwszy raz y, mi się to zdarzyło, że y, bo zawsze tak zazdrościłem i czułem się taki trochę gorszy, y, jeśli chodzi o y, muzyka, który komponuje rzeczy i pisze teksty, bo, bo wiele słyszałem o tym, że no, przy tym tekście wypłakałam może łez, i to trwało trzy dni. I przyszliśmy i czasami. Odwodniłam organizm. Tak. I miałem tak. Kurczę, to może moje teksty nie są aż tak prawdziwe, bo, bo nie płakałem chyba jeszcze przy pisaniu. Ale Mori faktycznie było takim utworem, przy którym, yy, przy którym to się zdarzyło i, yy, i to było piękne, jakieś takie oczyszczające i, i, i fajne. Chociaż możliwe, że w międzyczasie zacząłem sobie pozwalać bardziej po prostu na, na, na wiarę w to, że moje życie jest po prostu już związane z muzyką na stałe i ja po prostu będę teraz na pełen etat muzykiem, że, że nie walczę już o to, żeby widzieć siebie w jakiejś takiej innej roli.